Adidus nam fabula venti, per redomum prohibenti, nec pobes hedicte petulci, floribus insultent, aut errans bugula cap. Dlaczego ty ją w ogóle tu przywiozłeś? To był mój obowiązek przywieźć. Co? Do naszego domu w środku nas? Tak. Czyżby? Tak. To był twój obowiązek, żeby w środku nocy przywozić nam do domu obcą kobietę. W moim pojęciu tak. Co? No. O co chodzi? Co? O twój uśmiech. O mój uśmiech? Moment. Bo rzecz w tym, że po pierwsze, miałem najszczerszy zamiar odbyć tę wizytę, a po drugie wizyta, ten człowiek i tak to umarł. Był stary, chory. Byłeś u niego, znasz ten dom, widziałeś, że ledwie oddycha. Znasz jego historię choroby. Co? Ale i proszę się, stary, nie zapominajmy o tym, że to był łajdak. Co, trudny? To był podstępny stary łajdak i ty doskonale o tym wiesz. Gdzie ty to znalazłaś? Gdzie ja to znalazłam? Tak, gdzie ty to znalazłaś? Znalazłam to w twoim samochodzie. Szukałaś. Tak, jasne, że szukałam pod siedzeniem. Szukałaś torebki! Szukałam torebki, nie tylko szukałam torebki, ale nawet znalazłam torebki! Proszę bardzo, jest! Panie doktorze, czy ja umrę? Zapytała dziewczynka. A on na to...